Dzisiaj u mnie w Concept Store naprawdę dużo się dzieje. W środku są 32 przepiękne dziewczyny, które są panienkami, które szukają wyjątkowej sukni na wyjątkową okazję. Ale zaskoczę Was, one nie szukają sukien ślubnych na własne śluby. To są cudowne kandydatki do tytułu Miss Polski, które dzisiaj tutaj u mnie wybierają suknie zarówno wieczorowe, jak i ślubne, w których wystąpią podczas wyborów w tym roku. Chodźcie do środka je poznać. Kogo zapraszam, ale wołam. Ja mogę się przymierzyć. Co idziemy? Od czego zaczynamy? Ile masz wzrostu? 1,72 m, bez butów. Dobra. Zobaczmy. Jakiegoś Gatsby'ego weźmiemy. Ciemny czy jasny? W co byś poszła? Chyba w pudry. W pudry? Dobra. Spróbujemy jakiegoś Gatsby'ego. A jakie kolory lubisz w okulary? Ja w sumie a takie... A na kontrę? Coś prostego? Tobie jaką kolorystykę? Coś ciemnego? Może tą butelkową ziele? Czyli mamy puder i butelkowa ziele. Przymierzania, w której była Oliwia, czyli tu bliżejsza, dobra? Cześć, Agatka! Dzień dobry, ale tu robią, patrzcie. Już chyba jakieś rolki lecą, nagrania, dzieje się. O, dzień dobry! Taka piękna, proszę bardzo, cekin świeci. Tu kolejna propozycja? Tak, tak. Dla ciebie? Tak, teraz. Ale ładna. A możemy od razu? Super. A co robimy? Nie wiem, bumerang może być? Bumerang, bomba! Dobra, Jest młodość, jest energia. No i super, i dziękuję. Chyba, że powtórka. Kto Was tak ładnie pomalował? Sama pomalowałam się. Sama? No. Wszystkie się same robicie? Tak, dzisiaj wszystkie same. Mhm, dopiero na mi z Was będą szykować. Tak. Jezu, zobaczcie, jaka jestem malutka. Cześć, ile masz wzrostu? 180 plus 12 centymetrów. Dobra, dziewczyny, to mam. Dobra. Mam dwie, tylko dziewczyna jeszcze raz się wrócić. Dobra. A na co czeka? Na zdjęcia jeszcze się nie rozebrałam. A, w tym sensie, dobra, tak, okej. Okay. Tak. No to tam odwieszamy te, co zostały wybrane. Chyba tak, one chyba przyznają, ja więc tak, to jest SKU? Gdzieś. To Patrycja. Nie, imię, nazwisko i do SKU albo Patrycja do metki jakiejś, żeby nie niszczyć kieski, nie? Co jeszcze robimy? Jeszcze raz takie tururu, czy ładne wyszło? Wyszło ładne, ale zróbmy jeszcze z tymi drzwiami, to będzie jeszcze lepiej. Dobrze. Proszę. Boże, tu się dzieje, dziewczyny biegają, chodzą, jedne mierzą, drugie przynoszą im suknie. Nie, no lubię to tempo. To zrobimy. Tak, że tutaj z tym złotem ładnie będzie. Dobrze, proszę bardzo. Dobra. Chociaż może za ciemno wychodzi złotem, czy nie? Czy może tutaj na logo? O, na logo, świetny plan. Dobra. Tu jest ładnie, bo jest jasno, nie? Dobra, ty coś jeszcze? Mam sobie też, ja będę montować. Jeszcze nie widziałam z przodu. Dobra. Ja sobie kod spiszę z drugiej strony, dobra? Mhm. W międzyczasie. No nie, że tu mamy jeszcze na biuście. O, poczekaj sekundkę. 5, 2, 1, 2, 5. W biuście? Wybrać w biuście? W biuście. Według szpilek napisz. Wybrać. Konkurs Miss Polski to oczywiście przysłowiowe wybory na najpiękniejszą Polkę, ale tak naprawdę oprócz urody w tych ślicznych dziewczynach szukamy czegoś znacznie więcej. Szukamy talentu, szukamy ambicji, szukamy mądrości, szukamy czegoś, co po prostu nas zainteresuje, będzie fascynujące. To są dziewczyny, które są świetnie wychowane, kulturalne, miłe, które nie są kłótliwymi, zrzędliwymi, zazdrosnymi laskami, tylko są po prostu piękną kobiecością chodzącą z miłym uśmiechem. Teraz mamy tutaj 32 dziewczyny, czyli dwie reprezentantki każdego regionu.
I potem ta dziewczyna, która wygra całe Miss, pamiętajmy, to będzie ta Polka, która będzie reprezentowała nas na konkursach międzynarodowych, więc to jest bardzo ważne, żeby dokonać trafnego wyboru. Fajne jest to tak naprawdę w tym konkursie, że mamy zarówno jury, jak i mamy wybór publiczności i wybór mediów, więc tak naprawdę możemy ukoronować więcej niż jedną dziewczynę i dzięki temu sprawić radość większej liczbie dziewczyn, ale też wiele osób może poczuć się w roli jurora, bo ta dziewczyna, która wygrywa Miss Publiczności, to będzie właśnie wasz wybór. Lona Miss. Bardzo mi miło. Mi jeszcze bardziej. Przepiękne są te wszystkie sukienki. A ja muszę zdjęcie zrobić, czy się tak jeszcze zrobić. Tak, trzeba się rozwijać jeszcze. Mamy tu prawdziwe zamieszanie, mnóstwo dziewczyn, które się non-stop wymieniają, mierzą kolejne suknie, masa dzisiaj cudownych dziewczyn ode mnie, które pomagają tutaj w ogarnięciu całego zamieszania. Mamy również ekipę z Polsatu, która nagrywa backstage, i to jak dziewczyny tutaj sobie mierzą. Mamy tu również masę social mediów, więc powstaje dużo, dużo materiałów. Tak, można chodzić, nie mamy czasu na stanie. Dzieje się, czyli jest tak, jak ja lubię. Tu Aniu potrzebuje jeszcze jednej sukienki. Tutaj pani z niebieskim. Proszę bardzo. Która będzie? Fucsja? Dobra, dalej, czy nie? Dzięki. Dzięki. Kurek Wiktoria. Zapraszam. Wyglądać. Jesteś ładna, piękna i czarna. Troszkę oczywiście, co trzeba? Zmniejszyć, zwężyć. Pokaż z tyłu. Ile tam mamy? A. Dobre 6 cm, z najmniejszego rozmiaru do zmniejszenia. Figura bomba. Nic nie jesz, tak? Czy jesz? Dużo jem. No to dobrze, to się chwali. Najgorsze, co można robić, to jest głodzenie się. Ale chyba nie przesadzacie, co? Przed samymi wyborami. Balans przede wszystkim. Dobrze, to jest piękne. Mogłam powiedzieć raz, żebyście zrobiły... O, no, będzie wtedy bardziej naturalne też. Dobra, włączone. Trochę bliżej, delikatnie. No. 3, 4, raz. Nie ma czasu. Organizujesz ślub, chrzciny, komunie czy przyjęcie urodzinowe? Wejdź na Wedding Dream Shop. Znajdziesz tam dziesiątki tysięcy produktów od polskich producentów, absolutnie niezbędnych do stworzenia wyjątkowego przyjęcia. Dekoracje, stylizacje, prezenty. Koniecznie wejdź online i zrób zakupy już teraz. To, co jest dla mnie nowością, to to, że w tym roku nie będę prowadziła całego konkursu, tylko będę jurorem. Czyli tak, będę miała wygodę, będę siedzieć, ale będę miała na sobie ogromną odpowiedzialność. I teraz tak, na co ja będę zwracała uwagę? Oczywiście będąc tutaj dzisiaj już patrzę, jak dziewczyny się zachowują, jak między sobą się porozumiewają, czy walczą o sukienki, czy wszystko odbywa się w miłej atmosferze. Czyli to, jaki mają charakter, jest dla mnie ważne, ale mam możliwość poznania ich właśnie teraz, właśnie tu, bo na scenie charakteru raczej nie poznam, więc korzystam z tej możliwości. I kolejna rzecz, którą na maksa będę oceniać, na którą będę zwracała uwagę, to jest prezentacja na scenie, prezentacja kreacji oraz sposób poruszania się. To jest bardzo ważne, żeby kobieta pięknie chodziła, pięknie się obracała, pięknie siadała, wstawała. Te rzeczy, myślę, że to jest z perspektywy jeszcze tej mojej przeszłości tanecznej, mają dla mnie ogromne znaczenie, bo byłam świadkiem sytuacji, gdzie są naprawdę piękne kobiety, a tak beznadziejnie się poruszają, że w ogóle absolutnie zabijają cały swój urok i czar. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Juror! A jaką ty wybrałeś sobie Miss? Mam tutaj Miss. Chodzi ładnie, tak. Potrafi się poruszać, potrafi się ubierać. Ale powiedz, co ty mówiłeś a propos poruszania się. Kobietę poznaje się po chodzie. Po chodzie? Kumacie? Oczywiście, posłuchajcie, nie chcę teraz być tutaj rasistą, ale bym powiedział, możesz wyciąć zawsze, że mój wujek mówił, że kobieta musi chodzić jak rasowy koń. Jak klacz. Klacz rasowa, dokładnie. Ona musi iść pięknie, z gracją, a nie byle jak. I nie na krzyżaka. Ani?
ustami. O, i to jest w ogóle też totalnie rzecz, na którą ja będę zwracała uwagę, jak, ale to się wiąże z tym, co wcześniej powiedziałam, ale jak chodzi na obcasach. Słuchajcie, tak. To jest tak ważne. I w ogóle chodzenie na obcasach jest dosyć trudne i potrafi naprawdę zbić z tropu wiele kobiet, a chodzenie na obcasach jest bardzo ważne. Więc jeżeli odbędzie się krzyżak, o którym powiedział mój mąż, albo uwaga, najgorzej na Małysza, czyli po prostu jakbym miała narty przypięte, no to dramat, tak? To wiem. Ale ja polecam obejrzeć film, który nagrałaś na YouTubie. Tak, dla wszystkich miejsc, słuchajcie, jest filmik na YouTubie dla kandydatek. Tak, jak chodzi, ale też jak nie chodzi. To są nie same oliwki, bardzo. Tak. Ale ładna jest. To jest piękne. Bardzo podobno, to dla mnie jest tak ładnie. Pióra, nie? No i jak wiesz, jeszcze ten włos, makijaż. Tak, wszystko zrobi, rolnik, to będzie makijaż. Włosy opelenizna, szpilki, gala, cała atmosfera w ogóle. Aż po prostu pachnie. Całą myśl, naprawdę. Jezu, ile pięknych kobiet, to jest myszko. No, dlatego już idź. To rolę trochę nagracie tutaj. Idź. Nie. Nie wracaj. Idź i nie wracaj. Dobry. No nie. Ja wrócę. Dobrze. Ja wrócę. W ogóle na to nie liczymy. A, my idziemy do sprzedawców. Pa. Okej. Boże. Przy tych pięknych dziewczynach to człowiek powinien cały czas się poprawiać, żeby wyglądać nieskazitelnie. Jaja. Jeżeli chodzi o suknię ode mnie dla kandydatek, to robimy dwa pokazy. Jeden pokaz to jest pokaz, no król pokazów, czyli pokaz sukien ślubnych. No i tutaj zaprezentujemy najpiękniejsze nasze modele ślubne, nasze bestsellery, ale też nasze nowości. Stawiam na takie suknie, które naprawdę zjawiskowo i widowiskowo będą wyglądały na scenie, na wielkiej scenie, bo w tym roku scena Miss po prostu jest obłędna. Większa niż w zeszłym roku, większa niż 2 lata temu, z niesamowitym oświetleniem, lasery, obłęd, ale też kandydatki do tytułu Miss Polski będą prezentowały się w naszych sukniach wieczorowych. I tutaj mamy przekrój kolorystyczny pełen, przekrój krojów pełen, no i stawiamy też na takie suknie, w których każda z nich będzie czuła się piękna, doceniona, wyjątkowa. Mamy dużo tutaj u nas w koncepcjorze takich modeli klasycznych, prostych, ale na Miss one się nie pojawią. Na Miss będziemy mieli tylko modele, chciałam powiedzieć petardnie, torpedy. Ciekawa jestem, na który pokaz najbardziej czekacie? Na prezentację w jakich strojach? Sukien ślubnych zdecydowanie. Również tak? W sukniach ślubnych, tak. Jestem bardzo ciekawa reakcji mojej mamy. Czy pojawią się łzy? O, to jest pytanie, będziemy śledzić ją na ekranie. Ale powiedzcie, czy wy się stresujecie szczególnie przed jakimś konkretnym wyjściem, czy to jest taki stres ogólnie przed całym konkursem? Ja się bardziej martwię o to, że to tak szybko minie. I co będzie potem? Taki teraz presja, ten czas, cały czas jesteśmy w ruchu, jest tego bardzo dużo, dzieje się bardzo dużo. I później po tej gali będzie takie zwolnienie, więc pustka. Tego się boimy właśnie, że będzie taka... Że będzie nam brakowało tego wszystkiego. O tu, a mój koral piękny! Cudny, jestem zakochana w ogóle w tym modelu i ten kolor do blondynki. Wow, nawet pomadkę masz pod kolor. Już gotowa! Tutaj mamy kolejną suknię, która jest mierzona, a już druga. Oj, chyba ta zieleń, nie wiem, czy zieleń nie była fajniejsza. A, bo muszą być po dwie wybrane. Okej, dobrze. No. Tak, ale ta jest też piękna, bo tak podkreśla tą talię. Jest kolor, bo jest przepiękny. Tak. No właśnie, to jest taka fuksja, ale też nie taka neonowa. Nie razi w oczy, tylko przepięknie się prezentuje. Możemy zaprosić do zachodniego. Tak, zniszczy się, jestem taka szczuplutka. To może niech dziewczyny zejdą niżej. Nie! Nie jestem malutka. W ogóle jestem ten, kompaktowa. Do walizki się mieszczę. A ona nie! Do widzenia. Wszystko wybrane, tak? Tak. Zadowolone? Jak najbardziej.
No to dobrze, super. Sukienkę, którą, jak widziałam, że pani niesie na wieszaku, to ja od razu się dzisiaj po prostu zakochałam. Tak? Nie ma kredy stała. Tak? No to dobrze, dziś zadowolona. Tak, ja jak najbardziej. No to cieszę się, super. To trzymam kciuki, powodzenia. Dziękujemy. No, bądźcie piękne na scenie. Tutaj praca jeszcze wre, ale większość sukienek mamy już wybranych. To jest taki moment, kiedy mnóstwo pracy będą miały nasze krawcowe, bo nawet te najmniejsze rozmiary na dziewczyny są naprawdę duże. To wynika z tego, że no, jednak mają niesamowite figury. I cóż, oglądajcie koniecznie wybory 16 lipca na antenie telewizji Polsat. Tam się oczywiście spotykamy na żywo. W telewizorze, ale zapraszam Was też na mój kanał, bo oczywiście będziemy robić mnóstwo materiałów z tego pokazu, będziemy Wam pokazywać kulisy, tak zwany backstage, to co się dzieje między dziewczynami, więc jeżeli macie ochotę na więcej piękna, to zapraszam do siebie i do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.